No witam państwa, tutaj jak widzicie ognisko, a wraz z nim sześciu moich serdecznych przyjaciół na serwerze, który pięciu. Nazywa się Bambik. Nie, bo jeszcze jest pani tutaj przywódczyni drużyny szklanek, proszę nie przerywać. Jesteśmy na Bambikowicach, to będzie wasze go to codziennie po szkółce, zapraszamy kolejny odcineczek, a ze mną są moi przyjaciele, zacznę od lewej, pan Smarty, witamy. Dzień dobry, wiewióreczki i bobry. Jest i pan Kepcio. Elo! Pan Jacob. Dzień dobry, witam. Pan Wupem i Matek. Dzień dobry wszystkim, siemano. Pan Beznicko, witamy. Hejka. Dobrze, więc tak, to jest nasz pierwszy dzień. Jedyne co mamy to ognisko, ale to zdecydowanie za mało. Musimy poznać ten świat, musimy zdobyć pierwsze przedmioty i przede wszystkim znaleźć miejsce, w którym chcemy zbudować naszą wioskę. Czy jesteście gotowi? Jesteśmy! Tak jest, kapitanie! A przede wszystkim... Znajdźmy jedzenie, dobra? Bo ja padam z głodu, więc jak najszybciej, panowie, tutaj... Malinki! O, Beznikos już zakosił. Proszę bardzo, podzielę się. Krowa mi ucieka. Chodź tu, krowa jest nieśmiertelna. Ja tylko jedno mięsko z niej wypadnie. Moje. Dzięki. Jezu, ale ty farmer jesteś zaradny, ci powiem. No słuchaj, ja już od razu zaczynam, nie? A wiedziałeś, że można rozwalać to? No oczywiście, że tak. No a jak inaczej drewno chcesz zebrać na początku? No jakieś, wiesz, gałązki, tiri. A, no w sumie racja, ty. Padam z głodu, panowie, to może być koniec już mojej przygody. Dobra, mam mięsko. Udało się, przeżyję. Ja tu zdobyłem mleko z krówki, także zaraz mogę ci przetransportować. Ja mam wełnę na kocyk. Pamiętajcie też, że każdy z nas musi zebrać wystarczającą ilość nawozu. To jest najważniejszy surowiec. Jak zebrać nawóz? Musicie chodzić za taką krówką. A mam, no. Krówka daje nawóz. Czyli będę zbierał... A, okej. Już wiemy bez nic, co będziesz robił na naszym serwerze. Dobra, ekipo, czy każdy już jest najedzony, bo ja już mam pełen brzuszek. Ja mniej więcej tak, jest tylko to mleczko sobie ładuję i możemy lecieć. Pytanie tylko, w jakich rejonach mapy chcielibyśmy tą bazę mieć? No bo w zimie niby fajnie, ale tam będzie zimno i padniemy, póki nie mamy zbroi. To jakaś pustynia też jest trochę niebezpieczna. Musi być ładnie. Musi być ładnie, zgadzam się, i żeby było wszędzie niedaleko. Tutaj nieopodal jakiejś jaskini, nieopodal zimy, nieopodal pustyni, żebyśmy wszędzie mieli blisko. Ja myślę, że to wy najpierw powinniście, widzowie, w komentarzach napisać, gdzie myślicie będzie idealne miejsce dla nas i może się zdarzy tak, że w trakcie przeczytamy i zbudujemy tam. Tak się może też wydarzyć. Dobrze, a teraz idźmy na poszukiwania. Jacob, prowadź. To udajmy się w tą stronę. Tutaj mamy jakieś górki, proszę bardzo. Na dziadka poczekajcie. Lecę, ja mam wolniejsze ruchy, ty, uspokójcie się. Wiemy, że nie te lata, przepraszamy. Musiał ktoś balkonik? trzeba ci zbudować, stary, jak się da, nie? Dla dziadziusia balkonik. Ty, ale farmer, to ty myślę, że jakąś taką w naszym nowym miejscu, że taką farmę nam odwalisz, że my głodni to już nigdy nie będziemy. Cały przemysł będzie. Mordeczki, patrzcie to, mam jaskinię i tu jest taka kotlina, dolina. Wiecie, o co chodzi? I nawet mamy taki domek, żeby na przykład przetrwać. Ładnie, ty, i domek jest. Ej, pająk, bez nie uważaj. Uważam. Klepę go. No jak maliną go próbowałem poklepać. Ej, na tej górze jest bardzo pięknie tutaj. Chodźmy tam zobaczyć. Ty, jakby tam na górze, tam gdzie ten kamień stoi, taki dom zbudować? Taką wieżę pilnującą. Chłopaki, ja też mam. O, w dupę. Co to jest? Bije mnie, ty, chowaj się. Do krzaka, w krzaku jest bezpiecznie. Ja z Jacobem stoję. Siema. Ej, ja padłem! Klasycznie, jak w Fortnite, Kepcio pada pierwszy, nie? A Matek jeden co zrobił, to podwędził jego ekwipunek, nie? Mega Matek! A skrzynkę otworzyliście? Tak, otworzyłem. Nasionka mam dla farmera. Ty wilkowce je. Tu trzeba uciekać stąd, no. A jak go wszyscy napadniemy z pięści, to... Chodźcie go. Próbujemy? Chodźmy, dobra, jazda. Szarża! Do ataku! Dobra, teraz jazda. Do falku. Jak leci, ty! Co to? Ej, co zdobyłeś, Manojek? Wilczy pazur. Ostry pazur pozostawiany przez dzikie wilki. Chcesz sprawdzić, jak bardzo jest ostry? Idę pogłaskać tą owieczkę, bo się zestresowała. Maleńko, zostaw tą owieczkę. Się zestresowała wilkiem. Panowie, zapraszam do domku. Postawimy szybko stół do craftingu. Tylko granit potrzebujemy. Ma ktoś granit? No ja mam 11. Proszę bardzo, postawiony stół rzemieślniczy. No i teraz chłopaki, leśna siekierka. Craftujemy sobie. Mam kilofik pierwszy. Mam kilofik. Bo noc się zrobiła. Potrzebujemy ogniska, panowie. Stawiam ognisko. Ej, bo zimno mi. Postawiłem ognisko. Gdzie jest ognisko? O, dobra, super. Panie farmer, czy ja mogę tutaj od pana pnącza? A proszę. Bardzo. O, dziękuję serdecznie, panie farmer. A po co ci te pnącza? A, bo ja tutaj sobie kraftuję pochodnie i nawet ci jedną dam. Skubaniotki. O, proszę. Mam. Czuję zimno, ej, zamarzam, pomocy. Chodź, Mateusz, ja ci dam, podniosłeś? O, no i teraz ci będzie cieplutko. Od razu lepiej. Trzeba przyznać, i jest klimacik, jak tak ekipowo stoimy w nocy z tymi pochodniami. Mega mi się to podoba. Deszcz pada, pochodnia nie gaśnie, to w ogóle ciekawe. To jest życie, nie? Czy idziemy może tutaj jakieś drewienko?
wyciąć dwójkami, żeby nie zginąć, chłopaki. Co o tym sądzicie? Ja się trochę boję, bo jest noc, jeszcze jakieś szkielety nas dopadną. Chodź Smarty ze mną. Ja idę z wami. Wszyscy idziemy razem? To ja zostaję pilnować domku. Zgubiliśmy dwóch towarzyszy. Ty no, gdzie jesteś, Manoik bez Nikos? Idziemy. Bo skończy się jak kepcia w 3 minucie gry. Ale mogliśmy zrobić delikatny zakładzik, tak, liśnik dedów. Ale mogliśmy zrobić delikatny zakładzik, kto padnie pierwszy, nie? Ty, coś mnie goni. Gdzie jesteś? Nie, ja rzuciłem! Idę do ciebie. Ty, kto pochodnił rzucił? Ja rzuciłem! Manoik, ty chilluj! O, inne rzeczy nie mówiliśmy. O, subskrypcja i łapka w górę, widzowie, bo to jest nowy kanał zupełnie. W sumie racja. Ponad 100 tysięcy subskrypcji, co zrobisz bez Nikos? Co miałem zrobić na 100 tysięcy subskrypcji? Ej, coś tu się dzieje, chłopaki. Ty, szkielety mnie atakują. Pakujemy ich, czy oni nas pokonają? Biją! Ja cię sunę. Gepciu, czemu nie zrobiłeś pochodni, jak wszyscy zrobili? Sorry, ja mam podwójko, nie wiedziałem. Druga wywałka już by była. Nie, tragedia, nie? Kepciu. Chodź do mnie, tu jest jakiś domek stary. Ej, faktycznie, chata hobita. Wilk! O, uważajcie. I mam prezent dla ciebie, o nie, dynamit! Nie, on jest niepoważny. Nie, ja zrobiłem kepcia, chciałem mu prezent zanieść. Zrobimy liścik wywałek jak nic, zrobimy. Najlepsze ostatnie słowo. O nie, dynamit! Gdzie jestem w ogóle? O, ale jest przypał, chłopaki. Ty, musimy po niego wrócić, bo on nie ma pochodni nawet. A bo mi jest zimno. Ja cię sunę. Dobra, musisz nas nakierować. Macie na minimapie. Szkielety! Pomóżcie! Jestem sam na 3 szkielety! Ja biegnę po ciebie, Jacob. Bo ja z matkiem biję. Ich tu jest za dużo, my nie damy rady. Koledzy mi chyba giną, a ja z koleżanką tutaj baluję przy ognisku. O, Jacob chilluje, nie? Kepcio, czy dasz radę? Tak, ja dam radę, ja uratuję Jacoba. Ja bym nie ufał chyba Kepciowi samemu, co? Chodź tutaj, Jacob! Jacob i Kepcio! Jacob! Manoik co kill offem ładuje. Chłopacy, tu kolejny szkielet za mną. Tańczymy z koleżanką? Tak, tańczymy, łatki. Czy siekierka zaraz skończy? O kurde, ale mi zasadził. A my sobie tańczymy. Ale my mamy chill, co nie? Możecie tu przyjść, halo? Szkoda, że do życia tak chillowo podchodziliście i się wywaliliście. My tutaj się bijemy ze szkieletami, oni se tańczą, wy jesteście jacyś niepoważni. Ej, czy mógłbyś dać mi pochodnie? A ty teraz nie masz, to nie, to czekaj, to nie. Źle. No to jak my chcemy przeżyć, chłopie? Ja cię kręcę. Nie, damy radę, 150 metrów mamy do nich. Damy radę? Ty, pół serca! Chodź tu, do ogniska. No, idę, weź idę, tą pochodnię, ty. Ty, ale nie rzucaj, pochodnią we mnie rzucaj. I no, ona cię bije, a nie, dobra. Nie, ona mi pomaga, dzięki, moja tutaj koleżaneczko. Ty, panowie, bo ci nasi koledzy, to tak nie ma ich tutaj z nami. Chodźcie po nich. Nie stoją w miejscu. Ja bym ich nie zostawiał sami. O, idą. Ciekawe, co wymyślili. Myślisz, że do nas już przechodzi, czy nie? Trochę. Nie, no już lepiej. A, patrz, księżyc zachodzi, no. Jeszcze niedługo do nas nasze słońce przyjdzie, Kepcio, i będzie już jasno. A już się robi chyba jaśnie, co nie? O, rozjaśnia się jak dobrze. Boże, kochany, idę po plecak. A ja prezent ci chciałem dać w postaci dynamitu i zginąłem. No to niezły prezent. A ja w sumie no też ci chciałem wtedy, dlatego też zginąłem. Ej, oni się zbliżają do nas! Oni chyba nas ratują. Witamy z powrotem, już jesteśmy z wami, przy życiu. No jak tak. Dobrze, jak... To fajnie, że po nocy przyszliście. A gdzie macie tą koleżankę? No, niestety... Zależy, którą. Zależy informacji. Ohoho! Jako, że już wszyscy jesteśmy razem, to panowie, chodźmy na tą skałę i rozejrzyjmy się za miejscem idealnym na bazę. Jestem za. Lecimy. Pamiętajcie, że ta decyzja będzie najważniejszą naszą decyzją. W życiu? Tak! No dobrze. Dlatego proszę, skupieni bądźcie. Dobrze, jestem mega skupiony. Kepcio mówi, jakby to były jego pierwsze słowa w życiu wypowiedziane. Na szczycie mamy trochę mało miejsca, tak mi się wydaje, więc może tutaj byśmy się osiedlili, tuż pod szczytem i na górze byśmy sobie zrobili jakieś obserwatorium i tak dalej. Obramujemy to całe jakimiś murami, tutaj wieże takie a tutaj w środku farmę jakąś dla naszego farmera. Oczyśćmy troszkę teren i postawimy sztandar. A ty, farmer, gdzie biegniesz? No patrzę, gdzie tu farmę postawić. Ej, chodź, farmer, tu pod drzewko, bo coś muszę sprawdzić. No, już. O. Co chciałeś sprawdzić? Mordeczki pomocy! O, tak się da? Normalnie, turlam kłodę. Co ty robisz, Manoik? Przepykamy go. Nie, bo mnie zepchniecie! Drzewo! O, spada. No i nie ma drewna. Pomożecie mi to czyścić, czy nie? A się właśnie do roboty wzięli, do a nie. Roboty! Dobra, do roboty. Zabawa też musi być, nudziarze. A żeby no Kepcio was musiał pośpieszać? To coś jest nie tak, no. To fakt, niespotykane, no. Ej, dobra, jest czysto, to jedno drzewko sobie zostawmy. Nie, wszystko do zera. Boże, kochany, jaki rygor w drużynie. Jak mam zniszczyć, jak mi się już siekiera skończyła? Z piąchy to ładuję. Trzymaj, Mateuszek. Myślę, że w przyszłych tutaj naszych przygodach powinniśmy wybrać prezydenta tego miasta.
króla. Jakieś zrobić głosowanie, jakieś zrobić, wiecie, nasze tutaj spoty reklamowe, takie wybory zrobić między nasze. Co to o tym wybory, widzicie? Tak. Zrobimy, zrobimy. Wilk mnie goni, pomóżcie mi, pomóżcie, dobrze, proszę, proszę, proszę. Ty on tutaj wbiega, nie no to do mnie, to nie zapraszamy, wilku. A! Bije go, leje go! Jesteśmy z tobą, nice! Manojek niech ją pochodnią rzuca. Dobrze! Ej, zima! Zima! Gdzie zima? Przed nami! Macha, tam patrzcie, tam zima! O, idealnie, no super! O, ale super! To rozstawiam tutaj ognisko i koło ogniska buduję sztandar. Dobrze, stawiamy tutaj prostą chatę, pomożecie mi chłopaki? Tak, położemy, jasne! Ściana stoi, cyk! I pyk! Ukończone, pierwszy... Jeszcze tak, jeszcze tak! Dalej, dalej, co ty, już? Chępcio, co myślał, że to już koniec, nie? Gość, co chciał dwie ściany wybudować? O, no i proszę bardzo, mamy to! Sztandar! Kto pod dachem? No ten, co wygra wybory prezydenckie. O! Sztandar! Szukam, szukam! Ej, zwardiusz go sobie postawić, co? Nie! To nie ja! Dziadek śpi! Dziadek śpi! Nagle się tu zjawiło, naprawdę nie wiem, co się stało! Panowie gotowi? Gotowi! 3, 4! Stawiamy sztandar i wybieramy ikonę! Dajmy ikonę skrzyneczki, bo tutaj będziemy podróżnikami i odkrywcami. Potwierdź, proszę bardzo. Widzowie, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę! A w następnym odcinku ulepszamy naszą wioskę. Do zobaczenia! Piona! Elo! Uf! Pa, pa! Hej!